jeżeli chodzi o długi zakładu energetyki cieplnej, to uważam, no ten rok pokazał, że sobie no, poradziliśmy bez ściągania tego zadłużenia. My planujemy, proszę Państwa, nie możemy umorzyć tego automatycznie wszystkiego. No możemy, ale nie chcemy umarzać, bo tutaj na subwencjach mogłoby się odbić, jakie gmina otrzymuje. Planujemy przekształcić w udziały ten dług. Podwyższenie tak. Kapitału zakładowego poprzez pokrycie wierzytelności. No. Tak. No. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi, pani skarbnik szczegółowo wyjaśni zapisy tego paragrafu na stronie 5. Jeżeli chodzi o te 1 000 000 zł, to ja proszę Państwa o utrzymanie tego, no bo to jest tak zwany kredyt odnawialny, czyli jak gdzieś tam na koncie brakuje akurat na bieżące wydatki, to my możemy sobie do tego 1 000 000, przy 32 milionach, ten 1 000 000 to naprawdę nie jest dużo. W tym roku, pamiętacie Państwo, w maju zmiana skarbnika. Pani Ania musiała przygotować praktycznie obligacje, wszystko uchwały. My w lipcu przygotowaliśmy uchwałę w sprawie obligacji, a dopiero we wrześniu były te obligacje, gdzie te najważniejsze inwestycje i w tym roku chcemy tak planować, żeby te najważniejsze inwestycje rozpoczęły się wiosną, a kończyły się jesienią najpóźniej. Niby rok to jest 12 miesięcy, ale ogłaszając przetarg w lipcu, tak jak mieliśmy w przypadku Gminnego Centrum Ratownictwa, to jeszcze do grudnia remonty tam, jeszcze prace tam trwały i my sobie czasami nie możemy pozwolić. Nie mamy pieniędzy z kredytu zaplanowanego. Z tymi pieniędzmi unijnymi nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, ale też chciałam powiedzieć, że tutaj odkąd jest osoby, które się konkretnie tym zajmują, idą wnioski o płatność. Te, które poszły, to jeszcze były przygotowywane przez innych urzędników i tutaj nadzorowane przez inne władze, dlatego też no, staramy się o te pieniądze i musimy je uzyskać, ale w pełni nie odpowiadamy za przygotowanie tych wniosków o płatność. Teraz występujemy, jeżeli chodzi o RPO, o zaliczki i te zaliczki otrzymujemy na bieżąco. I ja naprawdę proszę, ja nie mogę jako burmistrz tego 1 000 000 sobie z roku na rok przełożyć. Do końca roku, w grudniu, ten 1 000 000 musi być spłacony i musi być rachunek no co najmniej na zero. Tak. Ale mówię, przy 32 milionach ten 1 000 000 to nie jest naprawdę dużo, a nie jest w moim interesie, żeby dyscyplinę tutaj przekraczać, naprawdę, bo to za to dużo grozi, jeżeli by nam jakiś deficyt został na koniec roku. Jeżeli chodzi o te konkretne zapisy, to pani skarbnik wyjaśni, skąd się wzięły i co konkretnie oznaczają. Szanowni Państwo Radni, jeśli chodzi o paragraf 13, punkt 4 i punkt A i B, one się różnią tym, że nie wszystkie przedsięwzięcia, nie wszystkie inwestycje są w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego też musi być osobne upoważnienie do inwestycji, które nie wchodzą w wieloletnią, bo wiadomo, że do wieloletniej prognozy wchodzą przedsięwzięcia rozłożone w czasie, czyli powyżej pół roku trwające i wtedy właśnie są to dwa odrębne zobowiązania, ponieważ umowa, nie chciałam tu ograniczać pani burmistrz w podpisywaniu takiej umowy, ponieważ na przykład na kanalizację, no jeśli się zacznie ten odcinek Barcino, jest to dość spora inwestycja i całość będzie opiewało na kwotę gdzieś około 6 milionów. Tak, w rozłożeniu na lata, tak. I to jest właśnie spowodowane tym, tylko akurat ta inwestycja będzie wchodziła w wieloletnią prognozę finansową. Dlatego jeśli jest taki wniosek formalny, możemy wpisać w tym punkcie A, że do kwoty 3 milionów. Ponieważ no, myślę, że nic nie powinno takiego wystąpić przy inwestycji, Polska, która będzie realizowana jednorocznie. No. W tym momencie pani skarbnik mówi? Także myślę, że można zapisać, że do kwoty 3 milionów, ponieważ te większe inwestycje, które wchodzą, to są wieloletnie i one znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej, także tutaj to upoważnienie wtedy wystarczy w punkcie B, a w punkcie A wtedy można wpisać do kwoty 3 milionów. Pan radny, proszę. Ja mam taką prośbę tutaj do radnego Eugeniusza Kluka, który powiedział do 3 milionów złotych. No tutaj jak obliczymy obecne zadłużenie plus te 3 miliony złotych, to już wyjdzie, że już i tak pani burmistrz więcej by nie mogła praktycznie wziąć. Nie. Ale to upoważnienie... Aha, krótko. Można, panie przewodniczący? Proszę. Panie radny, ja rozumiem, że my upoważniamy panią burmistrz, że na przykład jest inwestycja wykonana
wykonawca złożył faktury ja do zapłaty. Wiem, to ja to rozumiem. Tak. Ja nie wpłynęły pieniądze. Podpisania umowy z wykonawcą. Tak. I tutaj, no wtedy, w tym momencie, żeby nie mieć zadłużeń wobec wykonawcy i sądów i tak dalej, odsetek karnych i tak dalej. Bez uchwalania sesji i tak dalej. Krótki jakiś kredyt, zanim spłyną pieniądze na przykład z projektu. To jest duża kwota. Także. No, tak, no ale no... Ja uważam, że pani burmistrz nie będzie brała ich z nadmiarze, myślę, tylko do kwoty, gdyby chodzi. Doszło do tego. Nie? Ja przepraszam. Myślę, że w tym roku może nie będzie takiej sytuacji, że będzie potrzeba uruchamiania tego kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ tak jak pani burmistrz powiedziała, w tym roku dopiero w maju objęłam stanowisko i zanim wszystkie te procedury zostały uruchomione, to ten kredyt naprawdę był bardzo późno wzięty, bo wrzesień to jest już no praktycznie można powiedzieć końcówka roku. Także jeśli ten kredyt by był wcześniej uruchomiony, to myślę, że by nie było potrzeby korzystania z tego kredytu. Ale no to jest takie po prostu, to jest takie ubezpieczenie się w razie niespłynięcia tych zobowiązań, tych wpływów z dotacji, ze środków unijnych, ponieważ one nie zawsze wpływają w tym okresie, gdzie są potrzebne. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie podsumować tą dyskusję, jeżeli chodzi o paragraf 13, punkt 4. Mówi on nam tak, że do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania gminy. I teraz wniosek pana radnego Kluka, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do kwoty 3 milionów złotych, tak? Dobrze. Czy jest pytanie odnośnie tego zapisu? Nie widzę. W związku z tym przegłosujmy wniosek złożony przez pana radnego. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek uzyskał wymaganą ilość głosów. Jednogłośnie, 15 za. Czy są inne pytania do projektu uchwały budżetowej? Proszę bardzo, pan radny Lączuk. Ja mam takie ogólne do pani burmistrz. To, co mówił pan starosta na wstępie i tu mówił też pan Eugeniusz Kluk, nie dostał odpowiedzi, jeżeli chodzi o politykę, o geopolitykę tak naprawdę, kryzys, szukanie oszczędności. Większość gmin jednak praktycznie nie ma deficytu, znaczy może nie to, że nie ma deficytu, albo te deficyty są minimalne. Ja tutaj dam na przykład gminy Słupsk, gdzie przy 70-milionowym budżecie 800 tysięcy deficytu i tylko 1 000 000 złotych na obligacje przeznaczone do zaciągnięcia 1 000 000 złotych obligacji. Ale to tylko taka, bo akurat oni uchwalili ten budżet niedawno, to doczytałem, ale ogólnie jest mowa o tym, żeby ten deficyt był jak najmniejszy dla gmin. Ja rozumiem, że to się wiąże z mniejszymi inwestycjami, ale no tak, czy pani burmistrz się po prostu nie boi? Proszę państwa, gmina Słupsk nie może więcej zaciągnąć niż 800 tysięcy. Tak samo gmina Kobylnica. Oni też im w tym roku RIO im nie pozwoliło zaciągnąć tyle kredytu, ile chcą. Te gminy są zadłużone, bogate gminy, ale są zadłużone na pograniczu, bo z pieniędzy zewnętrznych na wkłady własne. A my tu mamy ostatni, tak pan starosta też powiedział, z RPO, jak teraz nie skorzystamy z termomodernizacji, to możemy zapomnieć o tym. Programowanie na następne lata na pewno nie przewiduje dotacji, tylko przewiduje pożyczki. To mamy już fundusz Jessica i Jeremy, to już przygotowanie do pożyczek, duże projekty takie partnerskie i żadnych dotacji. Jeżeli my w tym roku nie skorzystamy z tych ostatnich pieniędzy, z kapitału ludzkiego głównie wszystkie to są bez wkładu własnego gminy, ale jeżeli chodzi o termomodernizację czy o kanalizację, tam jest wkład gminy potrzebny i tak jak przy Schetynówce, też nie wiem, czy za rok będzie. Jeżeli nie skorzystamy teraz, to będzie trudno nam później skorzystać. A to, że takie zadłużenie nasze, uważam 51%, jak na gminę, która no zawsze, zwykle na tej granicy była, 46-48 do 50% i w tym roku, jeżeli to będzie 51%, przy tych inwestycjach i przy 6 milionach na inwestycje, to uważam, że to jest naprawdę dobry projekt. I jeżeli nam się uda zrealizować, to będzie dobry budżet. A jak się patrzy na sytuację tutaj, no kryzysową, no myślę, że my tutaj też no, z wydatkami bieżącymi nie szalejemy, tak? Podwyżki też nie są przewidziane i na wydatki bieżące jakiegoś drastycznego wzrostu nie ma. Jeżeli już to inwestujemy, tak jak pan radny Kluk zauważył, jeżeli termomodernizacja szkoły w Biesowicach się odbędzie, no to nie od razu, ale ta inwestycja się zwróci. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać jeszcze pytanie? Nie widzę. W związku z tym
poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 16, łamane na 124, łamane na 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2012. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie. Gratuluję. Pozostaje nam tylko życzyć zrealizowania tej uchwały budżetowej. Przechodzimy do punktu 14. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji.